Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Construction Simulatora z kamerką i z moim pięknym licem. Włosy jeszcze mi nie odrosły. Raczej nigdy nie odrosną. Dobra. Taki żarcik prowadzącego. Coś tam włosów mi zostało, ale no bez przesady. O, proszę bardzo, jakie piękne niebo. Dobra, mieliśmy tutaj robić, z tego co pamiętam. Aj, drogi kolego, trochę mi się ten sterowanie z Assassinem myli, niestety. Chciałem wbiec do żurawia tym prawym bumperem, czy jakoś tak. Tak jak to się w Assassinie robi. Chociaż nie, w Assassinie się biegnie lewym przyciskiem, znaczy na lewym grzybku. Dobra, nieważne. To nie Assassin. Na pewno na koniec ostatniego odcinka sobie przypomniałem albo się nauczyłem, że tam, gdzie mamy to zamontować, zmienia się na kolor niebieski. To jest to nie jest ten kolor. Ciekawe. To nie jest ten brakujący. Aha. A nie, zaraz. Nie no, nie zobaczę teraz. Kurde. Kolejny falstart, ale... Kamero. Już głupieje. Wynajem maszyn 20 tysięcy kosztuje? Kogoś chyba ten ostro pogibał. Wydaje mi się, że to jest ta... Nie wiem, jak to się nazywa. Ściana, którą się przestawia tam z tamtej strony. Co ja tu robię, panie? Ale się tym nakręcę. Musi być taka no innego koloru, no. Ej. Ja muszę do góry. Co tu się dzieje w ogóle? No serio. Sobie wybrałem. No i Sherlocku, gdzie to chcesz zasadzić? Jak to wszystko jest tego samego koloru? Ja nie wiem. Kolejna cudowna gra z mojej strony będzie. Może to akurat jest normalna ściana i pasuje wszędzie. Tylko ja coś wydziwiam. Zaraz zobaczymy. Trochę za bardzo przekręciłem. Dobra, dajesz. To w teorii powinno pasować normalnie. I jak? Pasuje czy nie? Chociaż kolorów nie rozróżniam. Pasuje, no kurde. Dobra. Przynajmniej zacząłem od trudniejszego dojścia. Dobra. Ej, ustawmy sobie tak, bo głupieje. O, ale ten mały na pewno jest tutaj albo z przodu, albo tam z tyłu. Mógłbym kamerę obkręcić, to by było lepiej widać, ale potem całe sterowanie będzie odwrócone. No dajesz. No dawaj no. Dziękuję. Dobra, odwrócę. Zobaczmy. Wydaje mi się, że to tutaj trzeba zamontować z przodu. To jest ta wersja mała. Tylko czy się już mi się wszystko przestawiło. Dobra, dajesz do góry. 20 tysięcy, kurde. Wynajem maszyn. Nie no, już mi się ten kierunki mylą. Będzie okej. Okay. Daleko do okej. To nie to.
Czy to musi być tamto z tyłu? Super. Ale to jest upierdliwe. Czy to jest prawdopodobnie to, co myślałem na początku? Przy tamtym. Powiedzmy, że to jest trochę inne. Muszę telefon naładować. Nieważne. Kurde. Ja na serio. Mam problemy z orientacją, jak to jest inaczej ustawione. Dobra. Przynajmniej gra jest, że tak powiem, dosyć... Jakby to powiedzieć, nie jest super dokładna, nie wymagająca co do milimetra. To w takim wypadku to powinno tu pasować. Jak to tak? Może coś źle robiłem. Dobrze, że w 11:30 jakoś chłodniej jest. Bo cały dzień było przewalone. Masakra. Dobra. Jak ja już bym chciał, żeby się te takie gorące lato skończyło, no ale to dopiero mamy chyba ten półmetek. Ale cóż, najgorzej, że w poniedziałek znowu do pracy. Do pracy, rodacy. Ale muszę przyznać, że ładnie odcinkami przewaliłem. Myślałem, że nie będzie czasu nic nagrywać. Że cały ten czas poleci na malowanie. To chyba nie jest to małe. Chyba. Czy mi się wydaje? To jest raczej duże. Zobaczmy. Teraz w prawo, to jest w lewo. Drogi graczu. Gerwazy. I co? No. Jest okej. Okay. Dobra, wracamy do... Szkoda, że oni tak mieszają tymi ścianami. Że mniejsze są z większymi. I to jakby troszeczkę... No, też utrudnia. Troszeczkę. Chyba, że ja ten... Że tych ścianek jest na dwa piętra, a ja na razie... O, dobra. Zadziałało. To w teorii to też jest mała ścianka. Tu gdzie ja mogę ją ustawić? Gdzie ja mogę wstawić? Chociaż no, aż na taką małą to nie wygląda. Dobra. Stefan, idziemy tak tą kamerą, bo będzie mniej widać, ale przynajmniej ja będę wiedział, jak jechać, to przesuwać. W sensie, okej. Okay. Jeszcze jedna z tej strony. No i cóż, będzie git. No. Więc ten... Myślałem, że nie będzie czasu w urlopu nic nagrywać. No to proszę bardzo, niespodzianeczka. Zresztą i tak z tych ala niby 5 dni przeznaczonych na malowanie całe dwa dni poświęciłem. Zasadniczo w sobotę miałem już nic nie malować, a wyszło, że malowałem. To raczej... Tu jest? Serio? Okej. Okay. Ale ten
ten Game Pass, abonament Ubisoft, to jest, bardzo mi się podoba. Co prawda bez tej zniżki i tak bym drugi raz już nie kupił. 700, chyba 800 zł rocznie kosztuje. Zaraz. Wydałem 560 zł i było, że 4 miesiące są gratis. Jakaś prosta matematyka. Jeżeli 4 miesiące gratis, to nie mogłem chyba to 800 zł kosztować rocznie. Kurde. No w każdym bądź razie fajne ten, że każda gra Ubisoftu, która jest w ich sklepie, jest jakby dostępna w ramach tego abonamentu. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze bardziej mi się podoba to, że każda wersja gry jest grą Deluxe, czy tam Ultimate, jakby najlepsza, jaka mogłaby być. Z każdą przepustką i tak dalej. Dobra, wyraźnie to nie jest ta ściana. I ten. To jest ta ściana, tak? Kurde, kamera mi się zategowała. Jeszcze jedna ściana, potem kolejne pięterko, ale wydaje mi się, że te kolejne piętro będzie już łatwiej zrobić, bo nie będę musiał tak nisko przymierzać. No na przykład Avatar, teraz dodatek wyszedł, chyba z 2 dni temu. I ja go już mam. Tak muszę się doszłopać fabuły gry, żeby do tego dodatku dojść. Tam bodajże widziałem, że od 18 levelu jest dostępny ten dodatek, czyli kawałek. Czemu to tak jakoś nie mam zasięgu tego? Odwracaj. Słaby ten dźwięk jest, tak wam powiem. Ale jednocześnie jedyny, no najlepszy, jaki jest w grze. Ale zasięg ma taki sobie. Dobra. No i tak jak przypuszczałem. Kolejne pięterko. I teraz pytanie. To są te warstwy z tych małych, czy z tych dużych? Dobra, kamera. Nie lubię gier, gdzie się walczy ze sterowaniem, a nie jakby z trudnością gry. To jest słabe wtedy. No chyba, że ja mam tylko takie problemy, ale na serio. W tym ujęciu jakby kamery, gdzie mam jakby kabinę za sobą, jest okej. Ale to takie ujęcia, jakbym sobie przesunął trochę tą kamerę, nie wiem, odwrócił, żebym był jakby przodem do żurawia, to już wszystkie strony są pozamieniane. Lewo to prawo, prawo to lewo. Nie idzie w mojej głowie tego poukładać. Dobra, na razie zróbmy te łatwiejsze. Na zachętę. To powinno chyba tu pasować, mi się wydaje. Tak. Fajnie, że wystarczy tylko dotknąć. A może tak jest, że po prawej są małe, a po lewej duże. Jeszcze tak z wysoka to wyglądają tak samo, ale wyraźnie tych po prawej jest mniej. Tak mi to wygląda. To tę sztukę zabierzemy na sam koniec po prawej. Leciutko zawadzając. Aha, tylko tutaj nie ma po prawej. No dobra. Czyli wszystkie są takie same w takim wypadku. Okej. Dobra.
Czyli z tej strony jeszcze jedna sztuka została. Patrzę, ile mamy kasy. 721 tysięcy. Ej! Gdzie poleciałeś? Kurde, muszę te live'y zacząć robić. Fajnie by było z wami pogadać. Tylko akurat nagrywam kamerkę w grze, która ma bardzo małą oglądalność u mnie na kanale. Ale kto teraz ogląda, ten jest szczęśliwy. Szczęśliwy. Zobaczyć starego gościa łysego w okularach. Ale przynajmniej nie grubego. Nie powiem, żebym był szczupaczek, ale już dieta zrobiła swoje. Prawda, nie wiem jeszcze jak długo będę tą dietę stosował, bo oczywiście sam sobie nie gotuję, tylko zamawiam catering. To będzie chyba z pół roku. I ten catering, że tak powiem, ciut mnie dojeżdża finansowo. Fajnie jest, jest wygoda. Masz żarcie w lodóweczce gotowe, wkładasz sobie tylko do mikrofali. Zasadniczo niczym się nie martwisz. Wszystkie kalorie są wyliczone. Ja tak mam tą dietę, tak sobie wybrałem pod kątem cukrzyka. Raczej nie jestem cukrzykiem, ale raczej na krawędzi. Zresztą raczej mogę mieć tendencję do cukrzyka, bo moja mama była cukrzykiem, brat jest cukrzykiem. Więc no, siłą rzeczy pewnie, czemu ja miałbym nie być. Ale tam z półtora roku temu się badałem, to jeszcze nie byłem. Kurde, półtora roku temu. Powinno się ponoć krew raz do roku. Najmarniej, najrzadziej w sensie badać. No cóż, co tu się dzieje? Ja to się cieszę, że przy takim przewalaniu się ta struktura nie uszkadza. By było tak sobie. Dobra. Dostarcz. Okej. Paleta, arkuszy, black. Aha, to chyba powinniśmy mieć. Bańkę przekroczyliśmy. Ja to chyba przewoziłem, tylko... Tylko tutaj wrzut chyba zrobiłem, bo mi się nie mieściło. Blacha falista to. Pytanie tylko, gdzie ja tym cudownym samochodem zaparkowałem. Chyba tu w lewej widzę. Właśnie, ja tego... No dobra, nie wygłupiałem się. Pomyślałem przez chwilę, że mógłbym to dźwigiem dostarczyć. Ujoj, a tego to nie znam. Komponenty platformy roboczej. No to widzę, że chyba i tak będę musiał gdzieś pojechać. Tak czuję. No dajesz. Cały ja. Dobra, to na pewno można zabrać. Paleta, arkuszy, komponenty platformy roboczej, tego chyba nie mam. Prawie na pewno. A nie chyba. Czyli co? Chodź do mikrofonie. Nie wiem, czy to ja się przesuwam, czy ten mikrofon się przesuwa. Kurde, dzisiaj jak malowałem łazienkę tak naprawdę, to sobie live'a załączyłem. U tego, u Rysława, Ryśka, co on grał? W Pinokia grał. I tak się zastanawiałem, bo on chyba 3,5 godziny tego live'a robił. Jak on, kurde, wytrzymuje 3,5 godziny siedząc przed tym monitorem? Nie zauważyłem, żeby jakieś przerwy robił za specjalnie.
Raz chyba tylko odszedł, bo ktoś powiedział, że się do drzwi dobija. Ja bym nie mógł, tak. 3,5 godziny. Dodatkowo on jeszcze wygląda, jakby siedział na jakimś normalnym fotelu. Ja mam, wiecie, tutaj oparcie te sprawy. Aczkolwiek i tak siedzę jak... nie wiem, jakby to powiedzieć, żeby to ładnie zabrzmiało. Więc nie mam, lepiej nie będę mówił. Ale generalnie wiecie, o co chodzi. Jak można siedzieć? No. A więc na pewno nie mam poprawnej pozycji, co i tak nie zmienia sytuacji, że słyszałem, że przeciętnie człowiek tak z 30 do 45 minut to max w jednej pozycji da radę usiedzieć. Ponoć. To pewnie badania amerykańskich tych naukowców. Amerykanie. Dobra, robimy rzutek i potem trzeba to pewnie tamto ta platforma robocza, to pewnie jakieś prefabrykaty są. No na grunże to tutaj rzucimy. No dobra, jak już tak jest to. W operowaniu tym dźwigiem nie mam aż takich problemów. Przynajmniej teraz. Może na początku miałem, jak zaczynałem grę. Jak z tym żurawiem. Chociaż, jak to mówią, nie mówmy hop. Ciekawe, czy starczy mi jakąś kasę na zakup trzech tych ciężarówek. Czy lepiej nie przeginać? To już miałem raz kryzys przy tej budowie. Co już myślałem, że tak powiem, ostatni cement kupiłem. Potem by była lipa. Komponenty platformy roboczej. Zakładam, że muszę gdzieś tutaj pojechać, ale materiały budowlane, czy sprzedawca stali sprzedaje wszelkiego rodzaju towary stalowe. Tartak z drewna, prefabrykowane ściany. Kurde, nie mam pojęcia, jak to wygląda. No to w ogóle zalecałem, żeby tym pojechać. Grubo. Dobra. Jak to wygląda? A, jest napisane sprzedawca stali. Dobra. Tam gdzieś chyba zaparkowałem. Lecimy do sprzedawcy stali. Nie. Człowiek nie wie, gdzie zaparkował. Tam, tak daleko. Człowieniu. Się nabiegasz. Dobra, sprzedawca stali. O, czyli tutaj. Chyba wybiorę ten opcję z automatycznym załadunkiem. Tylko nie wiem, czy mam tak stanąć? Zakładam, że to ten budynek. Tutaj. Nie wiem, no serio, w tych budynkach to powinno pisać, gdzie jest wejście, wyjście, nie wiem. Budynek. 2 części, 16 tysięcy. Aha.
W ogóle nie było propozycji, żeby załadować to. No dobra. To tak właśnie w sumie nie pomyślałem, że jak ja to niby wrzucę, co wezmę na bary. Oj, 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 dobra. Czyli musimy pewnie tym kolegą. Wejdźmy do niego. Bo tym maluchem jak pojadę, co przed chwilą nim operowałem, to przecież napisze mi, że siły nie mam. Szybka podróż. Na pewno sobie tego żurawia kupię teraz. W nagrodę, jak skończę ten etap budowy. On jest wyjebisty. Nawet w ostatnim odcinku był dowód, że jest lepszy niż ten stacjonarny żuraw. Co dla mnie jest, nie wiem, dziwną sprawą. Zastanawiam się, czy za blisko nie stanąłem. Bo on ma niezły zasięg. Dobra. No dajesz. No powiem szczerze, chociaż jak podniosę i opuszczę ten, to damy radę. Dobra. Opuszczamy. Chowamy. No dajesz. W sumie nie jestem przyzwyczajony, żeby opuszczać linę z hakiem, tylko jakby całe ramię opuszczam. Bez sensu. No ale jestem nieprzyzwyczajony, no co poradzę. Teraz jak będę o tym pamiętał, to tak zrobię. Pytanie tylko, czy da się... Nie no, da się jedno na drugie, bo tak było położone. Ej, dobra, Stefan, to co? Ja wyjdę po prostu z tego. Zostawię tak tego żurawia. Jak my tam troszeczkę jesteśmy podniszczeni? Jesteśmy, dobra. To lecimy na stację benzynową. Zatankujemy. Zatankujemy. Się naprawimy. Będzie zaliczone. Jestem, czy coś z tymi papugami się robi. Czemu nie wyskoczyła mi propozycja zatankowania, co jest? Serio? Jestem zatankowany? Czy to działa tylko... Nie, to jest już mój samochód. O, dobra. Nie zauważyłem, że tutaj jest napisane. Dobra, zatankowaliśmy pykuś. Ile nam tego zostało? Poziomy ulepszeń. Pół na pół. Czyli... Wtedy będziemy mogli kupić stację benzynową? Serio? Dobra, no jak jest 50%, to mamy 5 z 10, no jakby nie liczyć. O, mogę mechanika kupić. 100 tysięcy. I pożyczkę trzeba pobrać. Na milion. To wtedy przecież mogę wziąć, oddać i będzie gites. Dobra, kupmy to. Mechanika. Okej. Okay. Tu będzie stacja benzynowa, a to warsztat. Czyli umożliwią mi wydanie po 100 tysięcy w nagrodę. To przypomina mi kiedyś ten, jak było popularne te kopanie bitcoinów i karty graficzne w pyta podrożały i jeszcze były ciężko, ciężko było je kupić. Jak
chyba Blizzard albo Nvidia. Wydaje mi się, że Blizzard. Jak Diablo 4 wychodziło, czy jakaś gra, to mogłeś ten, kupując grę, wziąć udział w losowaniu. Były do wygrania 5 kart graficznych RTX tam jakiś, ale nie to, że jak wygrałeś, cię wylosowali, to wygrałeś ten kartę grafiki. Wygrałeś tylko możliwość zakupu karty graficznej. Chore. Normalnie chyba ludzie się cieszyli z takiej nagrody. Gratuluję. Wygrałeś. Możesz kupić u nas kartę graficzną. Za jedyne 6000. Nie no, pewnie może ten, chociaż był taki ukłon, że dali grę, twą grę. Grafikę w cenie ceny sugerowanej sklepowej. Czyli przypuszczam, że na przykład jak była to 4080, to przypuszczam, że była wtedy pewnie za 7000 powiedzmy. Bo normalnie wtedy zdychę kosztowała. Ciekaw jestem, czy ktoś był w tamtym czasie na tyle bogaty, że szedł i po prostu kupował, nie wiem, grafikę za 15 tysięcy. Na pewno. Jakiś dyrektor. Chciałbym kiedyś tak móc, że idę sobie do sklepu i tam w sumie mówię tylko poproszę, a się w ogóle nie interesuje, jaka cena, płacę i wychodzę. Chociaż z drugiej strony to jest moim zdaniem dosyć nieroztropne. No ale miałem kiedyś takiego klienta w swojej karierze, jak pracowałem w sklepie komputerowym. On po prostu przychodził i mówił, potrzebuję taką i taką grafikę, albo nie wiem, telefon iPhone'a. My ogólnie nie handlowaliśmy iPhone'ami, ale nasze hurtownie dysponowały czymś takim, więc mu zamawialiśmy, ale koleś niezły. I on jakby się nie pytał, za ile mu to ściągniemy czy coś. Po prostu zamawiał, wychodził. Tak, te iPhone'y to co roku kupował. Chyba 4. Oczywiście jeden z tych 4 był najlepszy, bo był dla niego, ale pozostałe 3 były dla żony i on miał 2 córki bodajże. I córusie miały co roku nowy telefon, iPhone. No i dobrze, nie no. Ciężko pracował pewnie na to. Ale tak czy siak. Ja tak nie miałem, żeby sobie telefon co roku wymieniać. Znaczy kiedyś, okej, no. Jak pracowałem właśnie w tym sklepie z komputerami, czy tam na giełdzie na Grzybowskiej, no to ten... to komputer faktycznie ten często zmieniałem. To było na takiej zasadzie, że w ogóle nie montowałem ścianki bocznej w obudowie, bo tak często zmieniałem bebechy. A to były piękne czasy. Na ogół na przykład coś, jakąś grafikę 3 miesiące używałem. Potem ten... no, się sprzedawało, a ja kupowałem sobie coś nowego. Albo jak był jakiś inny klient bogaty, to sobie kupował. Umieść platformę roboczą. Znaczy co? Mam tutaj żurawiem odciągnąć? 35 minuta, czyli jeszcze mamy trochę czasu. Fajnie by było ten budynek dzisiaj skończyć w końcu. Ja go chyba już, nie wiem, ze 100 lat buduję.
to sięgnę jakoś? Ale tu nie ma tych punktów zaczepienia żadnych. Tak jak mam to umieścić? Przepraszam, bo nie rozumiem. No, tam widać, że coś jest. Tutaj widać coś? Jakiś punkt zaczepienia? Też. A, dobra. Tamto. O kurde. Północ wybiła, to człowiek się senny zrobił. Czyli kurka wodna. Nie to wyciszyłem. 36 minuta, wyciąć kaszel. Na pewno nie zapomnę. Dobra, tutaj mamy to do podniesienia. I to raczej się robi już tym żurawiem. No, elegancko. Takie rzeczy to ja lubię. No dajesz. Okej. Niby chłodniej, ale już zaczynam czuć, że jest cieplej. Komputer mnie podgrzewa, konsola mnie podgrzewa. Na szczęście światełka mi nie podgrzewają. A nie mogę teraz umieścić tych platform? Tylko muszę już odjechać. Aha, i to kolejne po jednej sztuce, dobra. Się bałem, że będą jakby cztery połóweczki, takie mniejsze. Okej, trochę zawadziłem. Ewentualnie zahaczyłem. Okej. I to rozumiem, będzie ten... rakieta stała, tak? Ciekawe, jak to cały ten ośrodek zburzymy. Zbudujemy oczywiście. Czy będzie jakaś pokazówka, że na przykład ta rakieta startuje. A my będziemy się patrzeć. Fajnie by było. No widzę, że nie koniec. Mam nadzieję, że to już ostatnie pięterko, bo to jednak trochę nudne. Proste, okej. Ale nudne. Do góry, do domu i tyle. Mam nadzieję, że to ostatnia sztuka. Chociaż jeszcze jedno pięterko mogłoby być. Oby nie. Jest okej? Okay. Jest okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że to, że zostawiłem opuszczonego żurawia, to nie przeszkadza. Oj, człowieniu. Gdzie mam tym pojechać? Też nie będziemy tego betonu wylewać? Dobra. Zawijmy się może tutaj.
cudownie. Teraz jeszcze tylko ta bryka została. Ciekawe, a tamten po lewej? Może tak zostać? Rama stalowa. Co to jest rama stalowa? Umieść. Nie muszę przewozić, ok. Gdzie ona jest? Ta rama stalowa. Fajnie to wygląda od środka. Fajnie, że można właśnie sobie też pozwiedzać tak od środeczka. Czy ja muszę po tą ramę... A nie, dobra, widzę. Ja widzę. To tak jak w tym, w Awatarze. Widzę cię. Dobra. Aha. Myślałem, że jakby po obu stronach stoją, ale jednak nie. I to w sumie jest ile? Trzy... No cztery sztuki. To czemu ja trzy tu widzę? Co jest? Oj, za nisko chyba. Nie. Teraz. Dobra, do góry. Trochę ta kalipa jest, bo to jest strasznie wysokie. Tylko pytanie za 100 punktów. Gdzie oni tu 4 sztuki widzą? Ja tu 3 widzę. Dobra. Powiedzmy, że tak sobie... Nie no, muszę tak wrócić. Po prostu pod jednym kątem, jak jest kamera, to już jest Lipton. No puszczaj. Czyli oprócz tych dwóch będzie jeszcze jedna, pewnie taka jakby na samej górze. Tak sobie to wyobrażam. No dajesz. Dobra. I ciągniemy. Tak naprawdę to za 3 minuty jest północ. Co nie zmienia sytuacji, że powinienem już spać. Albo w wyrku leżeć, oglądać ostatni odcinek finałowy The Boys. Czemu on tego nie chce załapać? Serio? Ciekawe, gdzie ten czwarty jest. Aj, boisiki są spoko. Ponoć już na koniec roku mają naruszyć zdjęcia do 5. sezonu. Fajny serial. Tak ciężko powiedzieć, co w nim fajnego. Ale fajnie się ogląda. Superbohaterowie i ich problemy. A nie tak jak w innych filmach czy tam serialach. Superbohater nieskazitelny. Jest wyraźnie zawsze zarysowany dobry, zły. Dobra, teraz bardziej mnie interesuje. Dobra, widzę. Tak właśnie myślałem, że pewnie tutaj. Teraz skończyłem na Disney oglądać tego Akolite. Dla mnie serial jak serial. Nawet fajnie się zakończył. Nie sądziłem, że będzie aż tak. Takie zakończenie. Ale czy dobre? Wydaje mi się, że Andor był lepszy. I mimo wszystko nawet ten Obi-Wan. Co prawda Obi-Wana w Obi-Wanie prawie nie było.
cały serial o Obi-Wanie był prawie ten, jakby laurką dla Lei, ale... Dobra. Stalowy element dachu. Mam już? Mam. No to wygląda, że już powoli zbliżamy się do końca. Jak on to robi? Ciekawe, co następne będzie. Kurde, widziałem u Fasima. Znaczy, no nie oglądałem tego odcinka, ale robił live'a. I był na okładce, że jakiś stadion wybudował z kimś, z ludźmi. Kurde. Ja jakoś tak, po pierwsze do live'ów nie mogę się zebrać, a po drugie jeszcze z kimś grać. Nie potrafiłbym jakby... Znaczy, musieliby być no fajni ludzie, no. Nikt, żeby jakoś, żeby, jakby to powiedzieć, rozrabiaka, żeby nam nie przeszkadzał w graniu. Okej. Teraz co? Blacha falista? Elementy dachu. Ja to chyba... Tu zostawiłem, nie? A nie, tutaj. Kurde, ja już myślałem, że ten. Że koniec. Ale zasadniczo muszę tego żurawia zawinąć. I tamten samochód przeszkadza? Myślałem, że dobrze odstawiłem. Bardziej bym obstawiał, że żurał będzie przeszkadzał. Ale jak widać, się pomyliłem. Moja kochana ciężarówka do przewożenia Uber ciężkich rzeczy przeszkadza. To jest jak po jednej z każdej strony? Czy tam od spodu coś jeszcze jest? Nie wiem, to nie jest aż takie duże, żeby pokryło cały bok. Dwa razy pewnie na stronę. Tak, dokładnie. Proszę bardzo, i się ciemno zaczęło robić. Zaczynaliśmy, było ciemno i się robi ciemno znowu. No to tak... Serio? I to starczy teraz to? Czy... Bo to wygląda jakby na dłuższy dach. Dachówki. Może są dwa rodzaje. W ogóle to 6 widzę. Serio? Potem jeszcze trzeba ścianki, widzę, będzie postawić. Grubo. Chociaż nie, no dobra. Z tej perspektywy pasuje idealnie. Myślałem, że tutaj 2 i 1 dłuższy wchodzi, ale... Kurde, czyli jest to sama minuta. Tak jak patrzyłem 30 minut, że to... O, kupa czasu jest w ogóle. Jak widać, wszystko się schodzi. Nie, ale to na serio. Nawet przekroczę godzinny odcinek, byleby ten. I zakończyć tą budowę. Już chciałbym coś nowego. A na pewno będziemy tutaj jeszcze te ścianki po bokach montować i dach. Zresztą leżą te dachówki. Tylko nie mówcie mi, że będę ten... Każdą dachówkę pobierał oddzielnie. Nie wiem, ile tam ich było, 6? Mam nadzieję, że jakoś gra to fajnie rozwiąże. Na pewno jeszcze tak dwa razy trzeba będzie wjechać, zjechać i wjechać.
ponoć to są operatorzy żurawi. Niezłe hajsy zarabiają. Ale ja bym nie mógł pracować. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Czy lęk wysokości to jest, że się boimy? Generalnie... Nie wiem. Mam lęk wysokości i tyle. Pomijając jeszcze lęk wysokości. Dziś widziałem na jakimś filmiku, jak te żurawie są tak wysoko ustawione, że jak jest ciut większy wiaterek, to tam ich buja w środku niemiłosiernie. Ja już bym miał wtedy uwaloną zbroję. Zresztą tak samo sobie nie wyobrażam jakiś taki uber duży wieżowiec. Nie wiem, tam powiedzmy ze 100 pięter. Przecież on też pod naporem wiatru, to tam nieźle koliduje. Rozładunek jest zablokowany. Dobra. Czyli ten blokuje niebieski z przyczepką. I co, ja przejadę tędy? Co ja? Ale fajnie kamera działa. Rozumiem, że już wyjechałem, bo blacha falista. Ej, dwa kawałki tylko, dobra. Okej. 97%. Zakładam, że to już szczęśliwy koniec drogi. Jakby był, to by było bardzo miło, bym się w godzinę zmieścił. Tam parę minut na zebranie zabawek. No i gdzie to jest? Ja się pytam. Ulala. Sporawa. Ale chyba idealnie wyliczone pod mojego żurawia. Wielki trójkąt. Oj. Już też. Ile ja siedzę? Niecałą godzinę już. Nie mogę wytrzymać. Serio? To dwa kawałki są tylko? To wygląda, jakby cztery były potrzebne. Aha. Oni tak zrobili, że dwa są już założone. Sprytnie. Ułatwi mi to pracę. Nie widzę. Dobra, jest zielone, czyli powinniśmy się załapać. I tutaj też, dobra. No i proszę Państwa, ostatni ładunek. Element. No w sumie ładunek też, ale... No chyba, że to jeszcze nie będzie ostatnia rzecz. Weźmy to, obkręćmy jakoś. Dobra, walić to. Byle dotknąć. Trochę wyżej, Stefan. Czy tam gerwazy, nie wiem. Chyba w tej grze to gerwazy jest. No i? No czemu nie łapiesz tego? No dobra. Odprawa, zakończenie, dobra. Teraz pytanie. Rozłóż. Czy ten żuraw był mój? 993 tysiące tylko mam? Myślałem, że bańkę przekroczę. Dobra. Chowaj.
W ogóle ten żuraw, jak się składa i rozkłada, to przypomina jakąś maszynę z kosmosu. To aż tak trzeba wyjechać? Wiecie, co jest najgorsze? Że te dwie palety, co ja tam kupiłem, po coś, widzę, że też im przeszkadzają. Da się to sprzedać? Ty, no by przejechałby mnie. Nie, najwyżej wezmę spychacz i je przepchnę. No i kurde, będzie godzina odcinka jak nic. Czy to się da sprzedać jakoś? Po co mi to? Dobra, zobaczmy. Mój czołg. Ej, nie w tą stronę. Dobra. Ciągle zapominam, że to się prowadzi inaczej. Nie przepchnę tego. Okej. Czyli muszę to załadować. Super. Po prostu mega. Ale to dziwne, no. Coś musiałem widocznie pominąć, do czego to było przydatne. Może wtedy co? Co musiałem te słupy wybetonować, znaczy wbić je w ziemię i ten. I wylać beton. Może wtedy to było przydatne. Ja to pominąłem. Bo miałem z tym problem. Nadal bym miał problem. To jest chyba jedyna rzecz, jak na razie w tej grze, której nie opanowałem, tak jakbym chciał. Czy w ogóle nie opanowałem? Nigdy tego nie zrobiłem. Chyba ani jednego wiertu mi się nie udało zrobić nigdy. Żal. Oj, Stefan, kończyć. Nie wiem, ja chcę te live robić z 2-3 godzinne. Nie wiem, jak ja wysiedzę. Chociaż z drugiej strony jestem cały dzień na nogach prawie. To może, jak będę bardziej wypoczęty, to na live'ika. Tak, tylko to już widzę, na przykład zrobię live'a w, powiedzmy, w środę o 20:00. To przecież wiadomo, że będę po pracy też zmęczony na przykład. Ach, te problemy. Aha. Myślałem, że w dźwigu siedzę. Oczyść plac budowy. 1 na 6. Co to znaczy 1 na 6? Że z 6 rzeczy tylko jedna została? Czyli ja? Czy ja? Dobra, dawać. Jaka mgiełka normalnie. Okej. Okay. Idziemy pogadać z szefem. Może teraz dostaniemy premię za zrobienie. Chciałbym bańkę przekroczyć. Z szefem? To szefowa. Hello. That should be enough evidence. It is rare to find someone competent like you. Ale so quickly. Pani się powtarza chyba. The vehicle assembly building really looks exactly as it did on the plans. Wygląda, nawet tak jest. Will now stop doubting us. You've spared us all a lot of trouble. Thank you very much. Mhm. Zapłać, kobieto.
Budynek montażu pojazdów, zlecenie zakończone. Szkoda, że akurat w nocy, ale ma swój klimacik też. Nie no, fajnie. Te pioruny ochrony, pioruny odganiają. Kurde, pioru ochron. Wyglądają fajnie. Ej, ale żadnej kasy mi nie dali. Chamy jakie. Dobra godzina. Zobaczmy flotę pojazdów jeszcze. Obiecałem, że kupię żuraw. Zobaczmy. Aha. To i tak muszę zwrócić. Serio? Nie mogę tego jakoś po prostu kupić teraz? Dobra. Nie, to nie. Betoniarkę kupiłem, widzę. Dobra. Składuj. Poznikało. A nasza bryka gdzie jest? Tutaj. Chciałem tej bryki weź. O, proszę bardzo. Budowlaniec, włamywacz, uciekinier. Co jest? Dobra. W następnym odcinku zastanowimy się, co dalej. Będziemy budować. No i cóż, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejny tradycyjnie zapraszam. W niedzielę o 10:00. Dzięki jeszcze raz. Hej.